Trzeci raz witamy was z tego samego miejsca i co ciekawe, uwaga, uwaga, będziemy mówić znowu o tym samym, tylko że tym razem trochę bardziej zaawansowane interkomy, bo przechodzimy do półki średniej, jeżeli chodzi o funkcjonalność i półki wysokiej. Oglądajcie. Posprzątaliśmy trochę. Trochę posprzątaliśmy. Stół wygląda lepiej niż w TVN-ie. Przechodzimy do półki średniej, jeżeli chodzi o funkcjonalność interkomów i pierwszym zawodnikiem jest Interfon Tour. Tak jak zwierzę. No nie, jak podróż, ale prawie. Okay. Ale brzmi tak samo. Mój angielski jest doskonały. No dobrze, jest to zestaw, który jest przez mnie i Małgosię, żyrafkę naszą, eksploatowany, dlatego jest tu jedna słuchawka, bo druga została na kasku. I od razu muszę wam zaznaczyć, że posiadanie zestawu, który pozwala na komunikację między mną a Małgosią, która jest osobą początkującym, jest dla niej rewelacyjny, bo nie dość, że mogę jej powiedzieć szybciej, albo wolniej, albo właśnie zdążysz przed tramwajem. To już daje dosyć duże poczucie bezpieczeństwa i mnie, i Małgosi, bo możemy się komunikować, a na motocyklu wrzeszczenie do siebie jest utrudnione, a do tego nawet... Na dwóch jeszcze gorzej. Tak, na dwóch jeszcze gorzej. Ale dodatkową fajną rzeczą jest to, że kiedy Małgosia była na placu i ćwiczyła swoją technikę jazdy, to mógł instruktor do niej zadzwonić i w czasie rzeczywistym, w trakcie wykonywania manewru, korygować działania na placu, co też jest fajne. Bardzo pomaga. To taka dygresja na początek o interkomach. Okej, okay. No to bardzo fajnie. Dobrze, że w drugim odcinku. To czym charakteryzuje się turnem, tak? Interfon Tour. Dobra, tak? Według mnie, pierwsze co, bardzo proste urządzenie. Wygląda tak, że łatwo w to wszystko trafić, menu i wszystko powinno być w miarę intuicyjne, w miarę proste. Oni się też chwalą, to ja tak zanim przejdziemy do technicznych rzeczy, chwalą się tym, że zrobili bardzo proste menu. Chcieli, żeby to menu miało jak najmniej podgrup, żeby szybko, łatwo znaleźć funkcję. Mogę tylko potwierdzić. Natomiast, żeby jeszcze ułatwić sobie zadanie, polecam zainstalowanie sobie aplikacji i zrobienie tego wszystkiego przez aplikację, a nie przez kombinację klawiszy, chociaż tych klawiszy na tyle dużo, że nie trzeba wcale mocno kombinować. No, tylko trzeba zapamiętać, który klawisz do czego. No, osiem guzików. Na telefonie jest łatwiej. Znaczy inaczej, to jest urządzenie w tym stylu, że niestety bez aplikacji niektórych rzeczy nie jesteś w stanie zmienić. Może, nie wiem. Urządzenie Interfona ma trzy tryby. Albo dwa tryby, jeżeli chodzi o podgłaśnianie dźwięków w czasie jazdy i zależnie od tego, jaki kask wybierzemy w aplikacji, tak. To tak też będzie szybko reagował, tak więc jest. To jest ważne. Nie zmienisz tego z poziomu urządzenia, tylko aplikacja. I aplikacja dodatkowo jeszcze przydaje się do upgrade'owania systemu, bo można sobie przez aplikację uaktualnić oprogramowanie. To też jest fajna rzecz, bo system działa lepiej po update'cie. Z reguły tak jest, nie? Tak jak... Nie zawsze. No to jest wyróżnik, tak? Bo inne interkomy zazwyczaj upgrade'ujemy poprzez podłączenie ich do komputera i dopiero wtedy po sparowaniu się z komputerem. Mamy dwa rodzaje mikrofonów w zestawie, także możemy zaaplikować sobie to urządzenie do kasku integralnego lub kasku otwartego. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, jak ten upgrade przechodził. Czy przechodził przez komputer? Dobra, to jak Krzychu sobie przypomni, to wtedy będziemy też dalej nagrywać o Interfonie. Dobra, z funkcji najważniejszych. Konferencja czterech użytkowników, tak? Czyli już całkiem pokaźna grupa. Do 1,5 kilometra zasięgu pomiędzy centralkami. Wbudowane radio FM. 20 godzin pracy. To jest coś, co rzeczywiście jest całkiem sporo. No, wysoko postawiona poprzeczka dla konkurencji, tak? To jest chyba najdłużej działający interkom. Mogli sobie na to pozwolić, bo wyświetlacza nie dali. No i całkiem dużą centralkę, tak? Ale spora, to prawda. Funkcja Vox, nie wiem czy mówiliśmy, to też jest fajne, że w czasie jazdy możemy krzyknąć motyla noga i telefon sam się odbierze. Jeśli ktoś zadzwoni oczywiście. Jeśli mamy przyjaciół, którzy zadzwonią. Tak. Chociaż znajomych. I funkcja szybkiego ładowania. To też jest mega ważne, bo nawet jak dziś jesteśmy w trasie, to możemy sobie szybko rachciach podpiąć, bo niestety nie jesteśmy w stanie jechać i ładować go naraz. Nie sprawdziłem. No, jest jedno wejście. Nie, są dwa. Wydaje mi się, że jest jedno i zaraz będzie. Uwaga! Tu jest wejście na słuchaweczki, a tu jest wejście do ładowania. Czyli można. Nie ładowałem w czasie rzeczy, ta bateria jest na tyle mocna, że nie... On też komunikuje, że bateria jest słaba i na tyle wcześnie... Znaczy my jeździmy głównie po mieście, więc rzeczywiście może nie ma takiej długiej trasy. Zwracam honor. Nie da się go zabrać. Dobra. Przeszliśmy przez Interfona. Dalej będziemy mieli zestaw SRL.
czyli jest to dedykowany zestaw do kasków Shoya. I o tym opowiem razem z Zenu 10S, tak, bo to są bliźniacze konstrukcje, bliźniacze pod kątem technologicznym. Dobra, więc tak, SRL-a zostawiamy, wyciągamy, Krzyśku, 10S-a. To my już możemy, zanim wyciągniemy go, to możemy mówić już troszeczkę o tym, co on ma w środku. Ty, ale go nie ma. No dobra. Przede wszystkim konferencja do 4 użytkowników, nie? To się sprawdza. Zasięg do 1600 metrów już, czyli okay, też pokaźny. Tutaj mamy bardziej zaawansowany Bluetooth, bo w wersji 4.1 już nie będzie problemów z komunikacją z iPhone'ami, przynajmniej nie powinno być. Różnie bywa. Redukcję szumów podczas jazdy, tak? Tak. I innowacje, jeżeli chodzi o posługiwanie, no bo mamy już obrotowy joystick, który może być fajny, może być niefajny. Z jednej strony... Pokrętło do głośności, czy to jest pokrętło do obsługi menu? Nie, tak się składa, że mamy tylko jeden guzik. A, przepraszam, dwa guziki. I menu. I menu obrotowe. Więc pewnie i głośniej, ciszej, i przerzucamy się między menu. Dodatkowo mamy w bazie wyjście AUX, czyli jeżeli ktoś chce podpiąć swojego iPoda z lat, początku lat 2000, ma taką możliwość. Albo podłączyć się do wieży w domu. Nie, możesz jeszcze wziąć Walkmana. Ja stary już jestem. Discmana raczej nie, bo drgań może zawieszać odtwarzanie. Dobra. Z jednej strony fajny jest ten joystick, ale miałem kiedyś okazję testować inny interkom z takim obrotowym urządzeniem i niestety na wybojach zdarzało mi się pominąć jeden etap w menu i to było dla mnie problematyczne, ale jeżeli jeździsz po niemieckich autostradach, to nie będziesz miał z tym żadnego problemu. Ty po prostu często zjeżdżasz z asfaltu i to jest ten problem. Nie, jechałem tylko po asfalcie, ale dobra, wracając do brzegu, mamy już... funkcjonalność jakąś? Chcieliście opowiedzieć o tym, ile tam można podłączyć osób do tego cuda? Czy już było? Już zdążyliśmy opowiedzieć, jak wypakowywałeś. Słaby jestem z tego pakowania. Dalej. Bierzemy na tapet kolejną senę. Kolejną senę. Tym razem nieco inne urządzenie, trochę mniejsze. Trochę nowsze. Natomiast co my tu mamy, Radku, takiego wyjątkowego? No co, mamy bardzo bardziej kompaktową centralkę, jednostkę. Bluetooth 4.1 cały czas w standardzie. Troszkę mniejszy zasięg, prawdopodobnie z uwagi na wielkość samego urządzenia. To jest 1,2 km i konferencja 4 osób, tak? Tak, ale co ciekawe, i tutaj gdzieś na opakowaniu mamy dwa zestawy głośników, Głośników, tak, weźmy, że to są głośniki w zestawie. Jeden jest HD Speakers, drugi to jest taki... Nie HD Speakers. Nie HD Speakers, tak. Są prawdopodobnie mniejsze średnicowo, więc jeżeli nam nie wejdą HD, to jesteśmy skazani na dźwięk bez HD. High definition. Drugi mikrofon. Ja będę zwracał uwagę, bo są tacy ludzie, którzy używają kasków otwartych, naprawdę. Znaczy inaczej, bardziej chodzi o to, jesteśmy w takiej półce, że każdy uniwersalny interkom, który tutaj mamy, ma już dwa. To jest taki pewien standard. Standard, tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o interkomy uniwersalne, tak? Uniwersalny z założenia ma być wtedy, kiedy jesteśmy go w stanie zamontować do każdego kasku. Jak do każdego, to do każdego. A ja bym chciał do Brain Cupa zamocować, to mi się uda, czy nie? Brain Cup to nie jest kask. Uda się. Razem z trzymaczem do puszek od piwa. Idealny zestaw. Dalej. Dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy Freecoma 4 tak. Plus. Czyli pierwszy interkom z Cardo, który bierzemy. Dzisiaj poruszamy, tak. Zwróćcie uwagę, że tutaj też już mamy JBL-a głośniczki. I co to znaczy? To znaczy, że grają dla tych, którzy mają słuch, dużo lepiej. Okay, mi ja nadepto. Słabo, tak. Tak. Wow, ale pudełeczko. Urany. I tu już jest coś, gdzie naprawdę... Ja. Jak biżuteria trochę spakowane. I tutaj też mamy 3 guziki plus 1 w rolce i roleczkę do obsługi urządzenia. Kręciłeś tamtą poprzednią? I lepiej się kręci, czy gorzej? Lepiej się kręci. Lepiej się kręci. Tak, bardziej wyczuwalny jest skok. Tak, skok. A, no to też jest ważne, to cię nie pominie na... wybojach. I jest też dużo bardziej płaska. Są takie dużo wyraźniejsze zapadki, tak? Sama centralka jest sporo bardziej płaska. Co ciekawe, guziki, które mamy tutaj wyczuwalne nawet w rękawicy,
Nie musimy ich naciskać samym guzikiem, możemy je sobie nacisnąć na powierzchnię obok wypustka, tak? Okej, okay, czyli guziki mają większą powierzchnię. Dużo większą powierzchnię niż wypustki, tak. Okay. Zobaczcie, nawet sam system montażu jest bardzo płaski. Generalnie to rzeczywiście poszli w płaskość. Nie, to masz akurat płytkę klejącą, no, którą montujemy do skorupy. No tak, ale też możesz montażować. Tak, montażować możesz. Nie, możesz na takim wielkim czymś założyć. O Jezu, się zrzepiło. Zrzepiło się. Po zamontowaniu tego na kasku to odstaje no niewiele. Ledwo co? To jest cała grubość urządzenia, które odstaje od kasku. Nie jest źle jak na... Zestaw uniwersalny, tak? Który ciągle zapewnia nam komunikację konferencyjną czterem użytkownikom na dystansie do 1200 metrów, tak? Z aktywną redukcją szumów, z aktywnym podgłaszaniem, przyciszaniem głośności, tak? W miarę jak się zmieniają nam warunki. Jack, normalny jack jest. Zwykły jack. Czyli jakbyście chcieli sobie swoje Sennheisery i macie taki duży kask na przykład, bo macie brain cuffa. Albo inaczej, wyobraź sobie, że jesteś instruktorem nauki jazdy i jedzie przed tobą człowieczek, to nie musisz kupować dodatkowych jakichś nie wiadomo jakich słuchawek, tylko bierzesz dowolne słuchawki, prawda, bazę pakujesz do samochodu obok siebie i jedziesz i możesz normalnie rozmawiać. Powiem wam tak, ja jestem właścicielem i Maca i iPhone'a, więc jakby z założenia niektórzy mogą powiedzieć, że lubię przepłacać, ale otwierając to pudełko mam wrażenie bijącej niesamowitej jakości w stosunku do konkurencji. Dlatego masz Maca. No ale nie masz tak, że to samo urządzenie jest takie mięsiste, porządne? Jest fajne. Sam przed chwilą się zachwycałeś, otwierając te kartoniki. To nie, żebym chciał je kupić. To nie. Nikt cię nie zmusi. Ma robić robotę. Dobrze, co tutaj mamy w tym urządzeniu? W tym urządzeniu to, co ciekawe, bardzo fajnie działa system aktywnej redukcji, aktywnej zmiany głośności dźwięków, tak? Czyli w miarę jak przyspieszamy wokół kasku, nam się robi głośniej, to w głośnikach też nam się automatycznie robi głośniej. Tyle. Taka rzecz niezauważalna. Tak, to jest też standard taki już w interkomach tych od średniej klasy wzwyż. Natomiast tutaj Cardo go doprowadziło teoretycznie do perfekcji, tak. Też mamy możliwość zmiany czułości tego trybu. Jeżeli komuś się robi głośniej w głośnikach za szybko, może sobie tą czułość zmniejszyć lub analogicznie zwiększyć, tak. Idziemy dalej. Dobra, co my mamy kolejne? BTX1. BTX1, wiesz co, może weźmy te BTX-y razem po prostu. To są bardzo podobne urządzenia, z zewnątrz niemalże identyczne. Tak, jest bliźniacze, różnią się kolorem, można byłoby powiedzieć. Opakowaniem się różnią na pewno. A, tak, to jest też ważne. Tu się zachwycisz. Ale brakuje mi ręki, więc ktoś musi mi pomóc wyciągnąć. Tutaj mamy fajny tekstylny portfelik. A. Który nie chce opuścić kartonowego opakowania. Dobra, mamy. Midland. Jak piórnik, nie? Ze szkoły. No i nagle się okazuje, że co? Różnice z zewnątrz wydają się tylko w kolorze. Natomiast jak to mamy z funkcjonalnością? Tak całościowo. W prostszej wersji możemy podpiąć 3 osoby w trybie konferencji. W bardziej zaawansowanym podpinamy już 8 osób. Cztery pary, tak? Czyli cztery tandemy. Cztery motocykle po 2 osoby, 8 osób razem może sobie naraz gadać. Dobra. Zasięg prostszego urządzenia to jest 800 metrów, bardziej zaawansowanego już 1200. Więc nie różnią się tylko oprogramowaniem, tylko jakąś tam anteną, bebechami, coś tam sobie pozmieniali. Oba zestawy mają radio, wodoodporność, odbieranie telefonów, Vox. Natomiast to, co jest najciekawsze... To jest to. Interesujące, tak jak cię jakoś nie interesuje, to lampka migająca będzie cię interesować. Słuchajcie, urządzenie przy hamowaniu będzie świeciło na czerwono. Znaczy, jest światło stopu. Lampka będzie świeciła. Będzie świecić lampka na urządzeniu, tak. Nie. No, urządzenie samo się... Ta choinka się pali. Tam z tego, co pamiętam, mogę się mylić, to czułość, tak, bo to jest czujnik przeciążenia. Czułość tego czujnika też można sobie wyregulować, tak? Także jeżeli normalnie hamujemy dosyć agresywnie, to sobie to też zaniżamy próg tego czujnika. Okay. Ciekawe. Dla mnie interesujący feature, nie mówię nie. Encom w niektórych chyba swoich modelach też ma światło stop, które coś jest... takiego było, no. Też pomaga, teoretycznie. No dobra, tylko szczerze powiedziawszy,
panie, na co mnie to? Na tym poziomie konkurencyjność jest na tyle duża, że trzeba wymyślić coś, czego nie ma konkurencja. Ja wiem, ale w pewnym momencie mam tak. Mam światło stopu na kurtce, mam światło stopu na kufrze, mam światło stopu w motocyklu. W pewnym momencie naprawdę ja wyglądam jak choinka, no ale inaczej. Fajny feature, pewnie można to aplikacyjnie też wyłączyć, żeby nam nic nie mrugało przy jakiejś jeździe. Coś, żeby wyłączyć aplikacyjnie. Aplikacyjnie wyłączysz coś, co kupiłeś właśnie. Ale kupiłem dla innych funkcji, to jest tylko dodatek. Dobra, dobra. Ale miły dodatek, tak? Tak. Dobra, Avant. A co? Avanti. Avant. Czyli to? Interfon. No właśnie. Też opakowanie całkiem estetyczne. No ale opakowaniem się nie jeździ, chłopaki. Tak. Widać, że urządzenie kształt ten przypomina poprzedniego Tura i widać, że oni chyba polubili te kształty. Dużo pudełek. Nie wyciągaj, bo jakby wiemy, co mamy w zestawie. No bo wiadomo, mamy zestawy montażowe, mamy dwa mikrofony. Okay. Nawet bym powiedział, że cztery, no bo to jest zestaw podwójny. Co on ma takiego ciekawego, czego nie ma nikt inny? Przede wszystkim akumulator, tak? Interfon rozwala wszystkich innych na tle pojemności akumulatora. Na 20 godzin pracy znowu nam wystarcza. No jest dosyć gruby, jest duży, mięsisty, konkretny. Tak. Znowu kolejny raz, 8 łatwo wyczuwalnych guzików, tak? I wodoszczelność z indeksem IP67. Zasięg pracy do 1,7 km, czyli tak, prawie 2 km w teorii na papierze. No, w warunkach laboratoryjnych moglibyśmy się nieźle nabiegać. Nie. Tak, 8 osób możemy podpiąć w grupie i uniwersalny kanał dla połączenia z innymi niezależnymi urządzeniami. No, które muszą być w trybie pewnie telefonu, więc tak. Ten zasięg będzie ograniczony. Mhm. Pewnie tak. Dobrze. I mamy jeszcze coś, co nam się tak naprawdę w klasie średniej mieści. Tak, stać. Skończyliśmy klasę średnią. Omówiliśmy wszystko, co mieliśmy do czynienia, ale mamy jeden wyjątek, który tak nie pasuje do żadnej z klas. I teraz, Radku, przekazuję mikrofon tobie, ale tak tylko słownie, bo masz swój. Mamy Midlanda BT Nexta. To jest interkom, który normalnie pracuje też w oparciu o technologię Bluetooth. Natomiast on ma jedną taką funkcję, której nie ma też nikt inny na rynku. To jest komunikacja, która wykorzystuje pakietową transmisję danych komórkowych, tak? A to znaczy? To znaczy tyle, że możemy sobie stworzyć nieograniczoną ilościowo grupę i nie musimy się ograniczać do jakiegoś określonego obszaru, tak? Możesz sobie jeździć swoim motocyklem w tym momencie po Warszawie, ja sobie swoim będę jeździł po Białymstoku, łączymy się poprzez Midlanda i rozmawiamy tak, jakbyśmy jechali obok siebie. Czyli łączy nas droga. Łączy nas droga. Prestiż jest ogromny, bo już 3 opakowania są. Tak, 3 opakowania, wartość rośnie. Natomiast... Dobra, czyli czekajcie, ja tak muszę trochę naprostować, bo już się pogubiłem. Czyli co? Biorę sobie to urządzenie, montuję do kasku. Instaluję aplikację, pewnie midlandowską. Tak, żeby ta funkcja działała, to musimy mieć z tym urządzeniem sparowany telefon i musimy mieć pakietową transmisję danych, którą sobie będziemy mogli poświęcić na tą komunikację, bo to już jest jak komunikator internetowy. Ja jestem kolegą Bartka i mieszkam w Poznaniu. Dobra. Daj mi dokończyć. Dobra, okay. I teraz tak, dobra, czyli ja przez aplikację znajduję sobie swojego przyjaciela, który mieszka na drugim końcu Polski. Przez aplikację sobie klikam, że jesteśmy friendsami i możemy wtedy ze sobą gadać przez interkom. To jeszcze, nie? Się musicie umówić na motocykl o tej samej porze. Tak, no inaczej, może ten interkom będzie leżał u mnie w domu i będę gadał zamiast przez telefon, przez interkom. No działa tak komunikator internetowy, w skrócie mówiąc. Tak, poza tym, poza tą wyjątkową funkcją, interkom działa tak jak pozostałe interkomy Midlanda, tak? Czyli zasięg do 1600 metrów. 8 osób możemy połączyć w konferencję tą bluetoothową. I co? I to tyle. No. Okej, czyli dla tych wszystkich, którzy chcieliby mieć komunikator, który wykorzystuje telefon, a nie chcą dzwonić telefonem, tylko chcą korzystać z komunikatora na kasku, łączącego się przez telefon, to takie urządzenie, w ogóle zapominamy o zasięgu. Jeżeli jest zasięg sieci komórkowej, tak, to musimy mieć zasięg sieci komórkowej i wtedy możemy sobie rozmawiać. To jest chyba najpiękniejsze. No dobra. Jeżeli ktoś jeździ po Europie, no właśnie, znaczy, bo inaczej, że roaming danych gdzieś w dalekich krajach nas zabije, jeżeli w ogóle będą dane dostępne. Albanii. Pojeźdź do Albanii, to się naprawdę zdziwisz. Pierwsze 200 zł to będzie chwila.
No dobra. No i przechodzimy. Jeżdżąc po kraju, rozwiązanie ciekawe, tak? Bardzo, nawet bardzo. Dobra, no zakańczamy, ładnie mówiąc, zakańczamy tą część tak, dotyczącą klasy średniej i uwaga, przechodzimy do klasy najwyższej. Tak, najwyższa dobra. Najwyższa forma życia to żyrafa. Najwyższa forma życia na dzisiejszym naszym stole to są interkomy z klasy wyższej. Mamy niestety tylko trzech przedstawicieli. Nie dojechały nam jakie urządzenia? Sena nam nie dojechała ze względu na pogrom w Chinach i transport z Chin. Sena jest z Korei. Tak, ale powodem dalej są Chiny. Dobra, poradzimy sobie jakoś. Powiem ci tak, tak się składa, że w Europie też już powodem niektórych chorób są Chiny i już się zaczyna. Poradzimy dzisiaj sobie bez Seny, tak? Na pierwszy tak. Ogień widzę, Krzychu, otwierasz Juklira, tak? Coś nowego na, nowym, na naszym rynku. To jest producent, którego no, do tej pory nie był, tak? Pojawił się chyba w zeszłym roku. Urządzenia. Ambicje są wysokie. Oni chcą wejść pomiędzy, znaczy już od razu zaatakować markę premium. Markę premium. No, na papierze wyglądają bardzo premium, tak? Bo to są urządzenia inne od wszystkich innych, o których dzisiaj do tej pory mówiliśmy. Chociażby, dlaczego, może przejdźmy do dlaczego to jest klasa wyższa, dlaczego taki parametr przyjęliśmy? Dlatego, że te wszystkie urządzenia, które mamy w tym momencie na stole, to są interkomy, które nie opierają swojej komunikacji o Bluetooth, tylko działają na tym meszu, tak? Na tej komunikacji sieciowej. W uproszczeniu, tak żeby zrozumieć, łatwiej zobrazować, o co chodzi z tym meszem, to będzie bardziej przypominało komunikację Wi-Fi, tak? niż komunikację Bluetooth. Czyli wchodzimy na wyższy poziom. Wchodzimy na wyższy poziom komunikacji. Dzięki temu mamy lepszą jakość, lepsze zasięgi i trwalsze te połączenia. Juklir chwali się tym, że w przypadku tego urządzenia grupy nie musimy limitować do określonej ilości członków, tak? Czyli możemy sobie tą grupę powiększać. Wszystkich swoich znajomych możemy. Każde urządzenie może połączyć się z kolejnym. Tak jest w instrukcji. Tak. Zgodnie z instrukcją tak jest, tak? Plus do tego mamy Bluetooth 5.0, czyli rzeczywiście... No, i to jest chyba najwyższy Bluetooth, jeśli chodzi o interkomy w tym momencie na rynku. Plus do tego mamy czujnik... gestów. Tego wstrząsowy. Gestowy też. A, gestowy, dobra. Bo wstrząsowy, który będzie, możemy zaprogramować to urządzenie tak, że będzie dzwoniło do naszych znajomych przyjaciół w momencie wypadku, ale możemy oczywiście odwołać awaryjne połączenie. Plus do tego mamy gesty, w sensie mamy tutaj laser, który świeci nam lekko w bok, na małą odległość, nie możemy się tym bawić, dając głośniej, ciszej, łącząc się lub rozłączając z innymi użytkownikami. Natomiast rzeczywiście od razu, jak odłączyłem to urządzenie, nastąpił update. I tak jak na początku gesty były dla mnie niemożliwe, było przyciszenie na przykład, pozostałe działały, tak już po update'cie wszystkie działają poprawnie, tylko lekko wystarczy smyrnąć, w sensie nie są już takie bezdotykowe zupełnie, trzeba lekko dotknąć samą centralkę i rzeczywiście funkcjonuje to bardzo fajnie. Natomiast to jest chyba innowacyjne rozwiązanie, tego nigdzie indziej nie widzieliśmy. No i jest co mamy? Jedno gniazdko, które nie pozwala na łączenie się z ładowarką podczas jazdy. Okay. Okay. Dobra, co jeszcze mamy? Głosowe komendy, które jesteśmy w stanie sami sobie zapisywać, sami sobie robić, to jest bardzo ważne. Dwa mikrofony, bo to też jest coś, czego nie ma nikt inny, czyli mamy dwa mikrofony, które montujemy w kasku po lewej, po prawej stronie. Dzięki temu... Tak. To trochę potrwa. Dzięki temu nie musimy się martwić o jakieś dodatkowe szumy, lepiej jest zbierany dźwięk i podobno działa to niesamowicie. Jeszcze nie mieliśmy okazji tego testować, natomiast jak tylko coś będziemy wiedzieli, to wam damy znać. Mikrofony to te małe pchełki, tak? Małe pchełeczki, tak. I według instrukcji trzeba je zamontować pod wyjściówką kasku, tak żeby były możliwie blisko czoła na przykład, albo żuchwy, tak żeby ciągnęły dźwięk również ten, który przenosi się przez kość, teoretycznie. Więc Juklir to jest coś nowego, w końcu jakiś powiew świeżości i liczę, że te rozwiązania wszystkie się sprawdzą i rzeczywiście zadziałają. Jak to w życiu, zadziałają. Jak jakaś nowa technologia się pojawi w wojsku, to natychmiast przechodzi do... Życie to zweryfikuje i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Dobra, i teraz przechodzimy do Cardo. Czyli do prekursora tak jakby klasy naszej wyższej. Ojca wszystkich interkomów. Ojca wszystkich interkomów i ojca wszystkich interkomów opartych o sieć. I zaczniemy od... Paktoka Bolda, który jest uniwersalnym urządzeniem. Dobra, to będziemy tak, może na centralną część. Spakowujcie sobie, tak. Paktok Bold to jest jakby kontynuacja wcześniejszej linii Scala Rider Paktok. Urządzenia, które powstało w 2015 roku i jako pierwsze na rynku miało tą komunikację sieciową, tak. Na początku pozwalało nam w sieć połączyć 8 urządzeń.
Później ta ilość została powiększona do 10. W tym momencie grupę użytkowników tworzymy na maksymalnie liczebnościowo składającą się z 15 motocyklistów. Zasięg ten 1600 metrów deklarowany, bo jest taki sam i w przypadku Bluetooth i w przypadku DMC, bo tak się nazywa ta technologia w Cardo, to jest 1600 metrów, do 1600 metrów. Ten zasięg dużo łatwiej jest uzyskać w tym trybie meshowym. Ten zasięg też jest nam łatwiej rozciągnąć, tak? Możemy sobie tą grupę rozciągnąć nawet do 8 km pod warunkiem, że mamy przynajmniej 5 motocyklistów korzystających z tego rozwiązania. Tak? No dobra, a powiedz mi tak, bo mówisz, że jakby to jest kontynuacja zwykłego paktoka. Czy ktoś, kto używa do tej pory paktoka takiego zwykłego, jakby powinien zmienić na, nie, tak, na Bolda? Dokładnie te same urządzenia, tak? One są zbudowane tak samo. Cardo po prostu w pewnym momencie odcięło się od linii produktowej Scala Rider. Trochę, no na naszym rynku trochę niedobrze, bo większość ludzi nie kojarzy marki Cardo, kojarzy markę Scala Rider. Tak? Okej, okay, dobra, czyli to jest to samo urządzenie, tak samo, natomiast z tego co widzę, chyba dołożyli głośniki jakieś lepsze. W Boldzie, w momencie kiedy Bold miał swoją premierę, Cardo ogłosiło też szeroko współpracę z JBL-em. Czyli do każdego zestawu, który od Cardo praktycznie teraz kupujemy, mamy dołączone głośniki JBL. No dobra, a jak jestem takim starszym użytkownikiem, powiedzmy takiego właśnie poprzedniego paktoka, to jestem w stanie te głośniki sobie dołożyć, czy nie ma już takiej opcji? Tak, można. To są głośniki akcesoryjne, więc okay. Można, znaczy akcesoryjne, występują jako dodatkowe akcesorium. Ponadto Cardo ma też w ofercie głośniki mocno akcesoryjne, czyli jeszcze większe, 45 mm średnicy, te mają 40. Tamte grają dużo głośniej i dużo czyściej. Jak ktoś ma słuch, tak, jak jeżeli ma wyczulony słuch i chce się delektować dźwiękami, to tamte 45 naprawdę robią. Przyszło mi do głowy pytanie, jeżeli to urządzenie, oba te urządzenia działają na zasadzie sieci, która jest skonstruowana jakby na innej technologii niż Bluetooth. Ale nasi użytkownicy mogą to zrozumieć w taki sposób, że wtedy no, nie mogą korzystać z Bluetootha. Ale tutaj to urządzenie jakby korzysta również z technologii Bluetooth, jakby z dwóch technologii naraz. Znaczy naraz korzystają tylko w jednej sytuacji, tak? Kiedy sobie użytkownika interkomu Bluetoothowego łączymy, mostkujemy tak do grupy naszej DMC. Czyli jeżeli ja mam sobie powiedzmy takiego paktoka i biorę sobie pasażerkę, która jest podpięta do mnie Bluetoothem, to ona dalej może mieć kontakt z całą grupą, a nie tylko ze mną. Poprzez twoją jednostkę, dobra. Tak. I to jest jedyny moment, kiedy urządzenie pracuje w dwóch trybach jednocześnie. Tak? No, poza tym wyjątkiem wybieramy tryb pracy. Czy to jest tryb sieciowy, ten DMC, czy tryb Bluetoothowy, ten klasyczny, tradycyjny. Dobra, chyba bardzo ważne na podsumowanie by było takie, że jeżeli... A jeszcze jedna rzecz. Dobra, mamy te siatki mesh i u jednego producenta i u drugiego, ale tak naprawdę żaden z tych producentów nie deklaruje już, że te i interkomy są w stanie się ze sobą połączyć albo z innymi. Bo najprawdopodobniej nie będą w stanie. Czyli siatki mesh to jest coś, gdzie stworzyłem, nikomu nie udostępniam, to jest moje i koniec. No tak, tej technologii nie było wcześniej. Cardo tą technologię opracowało sobie we własnym zakresie, więc nie musiało się na nikogo ze standardami oglądać. Późniejsze siatki, czyli mesh od Seny i ta siatka od Euclira powstały później przez tamte firmy, nie ma standardu. Więc jeżeli będziemy chcieli się komunikować z innymi urządzeniami, zostaje nam ten Bluetooth i otwarte, te uniwersalne parowanie. Okej, okay, czyli to nam też bardzo mocno klaruje, ale to w podsumowaniu chyba warto już powiedzieć. Dobra. Podsumowując, ja mam pytanie, dlaczego warto jest kupić urządzenie droższe? Jaki benefit płynie z tego, że będziemy mieli taki system w porównaniu z tym najprostszym, o którym mówiliśmy w poprzednim filmie? Przede wszystkim trwałość i niesamowite wsparcie ze strony serwisowej, tak? Serwisowe, poserwisowe, pogwarancyjne. Te urządzenia są na tyle trwałe, że korzystają z nich najchętniej kładowcy i przeprawowcy. Aha. Widziałem, pracując na serwisie, widziałem urządzenia tak zaklejone błotem, że nawet rolka zmiany głośności nie chciała się obracać, tak? Wystarczyło je opłukać. Dobra, podpowiemy tylko tyle, że mamy tutaj na przykład zestaw Scala Rider Krzysztofa, który lat ma ile? Blisko pewnie 8 albo 7. Okay. I tak naprawdę to jest zestaw, dalej który dalej działa, nic się z nim nie dzieje, więc... Jeżeli jestem w stanie tylko... O, proszę.
Jak mruga, to znaczy, jak że żyje. Nie, no robi robotę. O, hello, tak, to mój consign był właśnie. Bo tutaj można się też było wywołać. Dobra, posłuchajcie, bo podsumowując. Urządzenia, które mają więcej funkcji, pozwalają wam na budowanie tej sieci... Podsumowując, urządzenia, które są droższe, dają nam lepszą jakość dźwięku, nie tylko za pośrednictwem głośników, ale i też cyfrowej obróbki dźwięku. Dodatkowo mamy też funkcję taką, która pozwala łączyć się z dużo większą ilością użytkowników w sposób stabilny, w sposób, który pozwala na ponowne połączenie natychmiast, w sensie oni wjeżdżając jakby w zasięg tego urządzenia, że już raz byli sparowani. Tak, już automatycznie się łączą z pozostałymi członkami grupy w zasięgu. W przypadku Paktoka i Uclear'a właściwie ta liczba jest taka mocno nieograniczona, bym powiedział, jakby tylko zasięg urządzeń. W przypadku Paktoka mamy 15 urządzeń, tak, w grupie. Nadal 15, to jest dużo. Dalej mamy, chwila, 15, ale możemy mostkować z pasażerkami po Bluetoothie, więc nagle się okazuje, że 30 osób możemy, to już jest naprawdę... Niezła impreza. Ciężko już się komunikować, bo myślę, że jak tyle osób mówi naraz, to już się robi problem. Także wybór jak zawsze należy do was. Musicie się zdecydować, czy chcecie zainwestować i mieć system, który prawdopodobnie dłużej też będzie miał upgrade'y, będzie przystosowany do nowych technologii, bo patrząc na to, jak idzie cały ten ruch komunikacji, to rzeczywiście ta sieć meshowa czy DMC jest siecią, w którą większość inwestuje. No i chyba to by było na tyle. Także subskrybujcie, oglądajcie, zadawajcie pytania na dole, w tym przypadku będziemy mieli szansę na nie odpowiedzieć. Plus do tego fajnie było, gdybyście też byli na naszej grupie i osoby na naszej grupie jakby też dla nas są na tyle wiarygodne, że łatwiej jest kontakt nawiązać z nimi. Segregujesz ludzi? Całe życie. Tak powinno być, chyba tak mi się wydaje. To jest jedyna rozsądna droga. Dobra, żeby nie przedłużać. Było nam strasznie miło spotkać się tutaj, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się, tak, pożartowania. To była merytoryczna wypowiedź, proszę pana, więc jakby do zobaczenia w następnych filmikach, bądźcie czujni i patronujcie nas. Pa!